Cześć, Krzysztof Kobus, TravelPhoto.pl i portal Małego Podróżnika. Tym razem chcemy coś zjeść podczas naszych turystycznych wypraw. Mamy piękny zestaw Optimusa, Bernie, gaz, palnik, no, trzeba to wykorzystać. A jak? Zjeść coś smacznego. Tym razem będziemy testować liofilizaty. To jest takie kosmiczne jedzenie, które no, wystarczy dolać gorącej wody, poczekać 5 minut i słuchajcie, mamy, dziękuję, i mamy po chwili pełnowartościowy obiad. To proszę bardzo, bardzo proszę, nie mylcie tego z chińskimi zupkami w proszku. To jest coś zupełnie innego. Woda się zagotowała. Dzisiaj co jemy? Słuchajcie, kuskus z kurczakiem firmy Trek'n Eat. Słuchajcie, magiczna torebeczka, w której podobno jest obiad, który smakuje jak obiad. Jeszcze raz, nie mylimy liofilizatów z chińskimi zupkami. Odrywamy. Widzimy, że jest to typowa torebka z żyłką, czyli mamy po prostu tutaj możliwość jej zamknięcia. I co my mamy tutaj tak naprawdę zrobić? Mamy po prostu nalać gorącą wodę. Tu mamy punkt, do którego tą wodę należy nalać. Później zamykamy torebkę, odstawiamy na 5 minut i tyle. I wystarczy. Jest jeden problem zawsze z tymi torebkami. Parzą ręce, troszkę może się z nich wylać. W związku z tym Optimus wymyślił po prostu coś takiego fajnego. To jest jeszcze w warunkach takich bardziej zimowych bardzo dobra rzecz, ponieważ obiad jest dłużej ciepły. No nie musimy się najpierw na tempa jeść, żeby poparzyć, a potem po prostu jeść zimny obiad. Neoprenowy pokrowiec na liofilizaty, na kubek metalowy, jeżeli ktoś ma takowy. Po prostu wkładamy torebeczkę, zapinamy rzepa i proszę, nawet mamy coś, co się kiedyś nazywało mówka. Możemy sobie to po prostu tak trzymać. Słuchajcie, czas zalać, ale najpierw zobaczmy, co w ogóle jest w tej torebce. No, jak ja zobaczyłem wnętrze, to się od razu uśmiechnąłem. No, wygląda na to, że będą pyszności. Słuchajcie, do kamery to się tak wygodnie bardzo tutaj nie robi. No ale cóż. Obiad zalany. Czekamy 5 minut i za chwilę będzie jedzonko. Jeżeli myślicie, że pomysłów na obiady podczas wędrówki Wam może zabraknąć, a to mylicie się, ponieważ tych różnych smaków jest bardzo dużo. Ja przypominam, że robimy teraz risotto z kurczakiem. Mamy tu, za chwilę będzie gotowe. Tu mamy z kolei wołowinkę z makaronem. Tu mamy makaron z sosem i z warzywkami. Czyli też są oczywiście dania wegetariańskie. Beef stroganow z ryżem. Natomiast są też desery, także naprawdę tych liofilizatów jest bardzo, bardzo dużo. Na końcu troszkę o nich będzie i podamy Wam jeszcze link do testów liofilizatów na portalu ceneria.pl. Słuchajcie, minęło 5 minut. Z magicznego neopreniku, czyli Optimus Heat Eat. Bardzo, bardzo, bardzo fajny pomysł. Zobaczymy, co też dobrego powstało. Słuchajcie, no zdecydowanie się zmieniło. Na razie mamy bardzo dużo mamy tutaj warzywek na wierzchu. No i spróbujmy, jak to w ogóle smakuje. Słuchajcie, powiem tak, Absolutnie znakomite, no, dokładnie tak, jakbym po prostu ten kuskus zrobił z pojedynczych, świeżych składników. Słuchajcie, z każdą łyżką jest po prostu coraz pyszniejsze, więc zainteresujcie się potrawami firmy Trek'n Eat w wersji liofilizowanej. No tak, i prowadź tutaj test, człowieku, kiedy jak już coś dobrego usiłujesz przetestować, to to znika. Smacznego na szlakach. Pycha.